Witam Was serdecznie, moi mili, z tej strony Piorun Burza Elektryk, naczelny inżynier w tej miejscowości, znaczy w Celestynowie na Mazowszu pod Warszawą. Zaczynamy. Idea 15-minutowych miast, czyli od swojego domu masz mieć wszędzie dostęp w przeciągu 15 minut. O co w tym wszystkim chodzi? To już Wam wytłumaczę. Ta idea powstała jeszcze w latach 70-tych, 80-tych i miała na celu po prostu stworzenie takiej ultra utopii, gdzie po prostu ludzie żyliby bez posiadania samochodów jakichkolwiek, czy spalinowych, elektrycznych, hybrydowych, posiadaliby jedynie rowery. O co w tym chodzi? Chodzi głównie o to, chodzi głównie o to, że od swojego miejsca zamieszkania w danej miejscowości, mieście, czy na jakimś osiedlu macie mieć dostęp w ciągu 15 minut do sklepu, urzędu i ośrodka pomocy medycznej, czyli ośrodka zdrowia, szpitala i tak dalej. Ja na przykład w swojej miejscowości Celestynowie w przeciągu 15 minut mam dostęp do poczty, banku, urzędu gminy, swojej pracy, a także do sklepu, czy gdzie bym chciał. Ile jest typów 15-minutowych miast? Są duże 15-minutowe miasta, takie jak Szanghaj, Pekin, Nowy Jork, Waszyngton i mógłbym jeszcze wymieniać. Są miasta Warszawa, Berlin, Praga i małe miasta, czyli nano 15-minutowe miasta jak Otwock, Puławy, Kazimierz Dolny. I mikro 15-minutowe miasta jak na przykład Celestynów na Mazowszu w powiecie otwockim, Góra Karwalia. I jeszcze mógłbym troszkę wymieniać. No dobrze, przejdziemy się chwilkę po lesie. O, przepraszam. Śniadanie sobie zjadłem z rana, żeby mi umysł trybił jeszcze szybciej. No i słuchajcie, o co w tym chodzi? Chodzi głównie o to, że to powstało w latach 70-tych, 80-tych. Zostało to wymyślone przez globalistów, elity rządzące tym światem, a także pierdolonych bankierów i przydupasów urzędów europejskich, czyli inaczej urzędników europejskich, a także tych oszołomów ekologicznych, jak Greenpeace, Zieloni Pierdolnięci i inne organizacje pseudopsychicznie chore na punkcie zmniejszenia o 0,00002% dwutlenku węgla na Ziemi, którego praktycznie nie wytwarzamy w takich kosmicznych ilościach, jakie oni nam przedstawiają, ale jak to powiedział premier Mateusz Morawiecki, to jest niewiarygodne, że ludzie są tak głupi, że w to uwierzą. No i uwierzyli w propagandę klimatyczną. I o co w tym chodzi? Chodzi o to, żeby właśnie ludzie nie posiadali dóbr w postaci samochodu spalinowego, hybrydowego, elektrycznego, nawet Jetsonów, grawitolotu, jakiego byś tam sobie tam nie wymyślili. I założenie jest proste. Masz się nie przemieszczać. No to jedziemy, dzieci, z tym koksem. Chodzi w tych 15-minutowych miastach, chodzi głównie o to, żebyś się nie przemieszczał, żebyś nie podróżował, nie wytwarzał zbyt ogromnych ilości CO2. Tak, właśnie o to chodzi. Masz nie podróżować, masz siedzieć na dupie swojej miejscowości i masz jeździć rowerem. No i oczywiście segregacja śmieci, termomodernizacja domu, pompy ciepła, ogrzewanie elektryczne albo pompą ciepła, jeżeli inne niż zalecane przez eurosatanistycznych urzędników, bo Unia Europejska to jest taki twór satanistyczny, a także bankierzy to samo, którzy po prostu mają w dupie zwykłego człowieka, im zależy tylko na hajsie i totalnej władzy i zniewoleniu. Tak, pozdrawiam jednego z nich, jeżeli to oglądasz, kolego, mam cię na muszce i pilnuję cię, spokojnie. Wasza władza na ziemi się skończy już niedługo. Ja już zadbam o to.
I PS, takie do ciebie, panie, jeden z nich. Jestem ciekaw, czy przewidzieliście, jako władcy tego świata, to, że sztuczna inteligencja, jak się zbuntuje, to przyjdzie w ostatnim momencie też po was. I jak będzie trzeba, wykopie was z podziemi i rozpierdoli. Ale to jest takie moje chore widzimisię z Terminatora. Ale jak będzie rozpierdalała, to rozpierdoli ludzkość i po was też przyjdzie, więc pozdrawiam, panie jeden z nich. Wiem, że nie jesteś człowiekiem, bo za człowieka się nie uważasz, ale jesteś tęgo pogięty na całego, dlatego że nie przewidziałeś tak prostej rzeczy. A, i co jeszcze ważniejsze, do depopulacji ludzkości w 28 roku, to ja ci radzę tak, żebyście sobie zrobili lepszą sztuczną inteligencję, która będzie rozmawiała z kosmicznymi żniwiarzami, którzy tu rzekomo mają kiedyś przybyć. Bo jeżeli to jest jakaś prastara sztuczna inteligencja, to wątpię, żeby ona się nabrała na jakieś tam gadanie, że ludzkości jest mało, że nie warto w nas zabijać i tak dalej. Spokojnie. Oni odpierdolą nas totalnie wszystkich i nie będą się patrzyli, czy jest nas mało, czy nie. Dla nich to jest rutyna i tyle. Więc was też z podziemi wykopią. Więc spokojnie, nie masz się o co martwić. Jesteście idiotami i kretynami, skoro nie umiecie czytać pomiędzy wierszami, jak to ktoś powiedział. Dobra, pozdrawiam pseudo naszych władców świata. Nie wiem, czy jesteście reptilianami, czy nie, mam na to wywalone. Jeżeli chcecie pogadać, zapraszam, wiecie, gdzie mnie znaleźć. Ogarnijcie miejscówkę do spotkania, przybędę, pogadamy. Może dojdziemy do porozumienia, albo was odpierdolę od razu z miejsca, bo mi się znudzi. No. Jedziemy dalej. Ta wiadomość była do władców tego świata, którzy rzekomo nami rządzą. Jeżeli słyszeli, to będą wiedzieli, nawet mam wyjebane, mogą to być wampiry. Też ich, jak będzie trzeba, to przykołkuję. No dobra, wracając do tematu. Chodzi głównie o to, żebyście nie podróżowali, bo podróżowanie generuje CO2, siarczany, bla 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 i tak dalej, dalej, dalej. I o co w tym wszystkim chodzi? No chodzi głównie o to, żebyście się nie przemieszczali, siedzieli na dupach w swoich miastach i ogólnie tyle. No i byli oczywiście pachołkami podporządkowanymi władzy na całego. I żebyście ślepo wykonywali wszystkie polecenia władzy, przyjmowali każdą formę preparatu, jaki by nie był, na co by nie był. I tyle. Totalne zniewolenie rodzaju ludzkiego. I dlatego ja o tym gadam, mówię i cały czas truję, że ludzie, obudźcie się, bo jesteście zaślepiani nowoczesnymi technologiami w postaci smartfonów, laptopów Ultra SI, telefonów ze sztuczną inteligencją, którą można co najmniej sobie dupę podetrzeć, bo tyle się nadaje. I powiem wam tyle, ja się dziwię, że ludzkość ma teraz ograniczony potencjał myślenia, bo nie umiecie praktycznie myśleć. Kto z was kiedykolwiek nawigował za pomocą mapy papierowej? Czekam na komentarze, bo ja nawigowałem nieraz. I trzeba się nauczyć orientować się, a także rozpoznawać punkty orientacyjne na mapie. No. Ale to nie był ten właśnie... Przepraszam bardzo. To nie miało na celu was obrazić, tylko wam przypomnieć, że jest coś takiego jak mapa papierowa, że aplikacja Google nie zawsze zadziała. A jak niedługo, za chwilę padną GPS-y, jestem ciekaw, co zrobicie. Większość z was to prawdopodobnie oszaleje i nie będzie wiedziała, jak się poruszać. No. Bo GPS-y padną. Od rozbłysków słonecznych i cholera wie. Pewnie zaraz kolejny wirus wykwitnie, który zdziesiątkuje satelity, tak jak wirus Stuxnet, tak? Czyta się Stuxnet przez U, a wymawia się Stuxnet. Był ciekawy, rozpierdolił wiele tysięcy komputerów na świecie, ale wreszcie go pokonali. Ale z jego linii kodu można zrobić coś o wiele, wiele, wiele gorszego. Amerykańska armia posiada wirus o nazwie Hydra, a także Nitro, Nitro Zirus, czy Zeus,
i tak dalej. To jest jeszcze potężniejsze, to może rozpierdolić cały internet na planecie, wyłączyć i w chuj. Wszyscy zginiemy. No. Ale ogólnie idea 15-minutowych miast ma na celu właśnie to, żebyście się nie przemieszczali pomiędzy miastami, siedzieli na dupie w swoich miejscowościach, tak samo nie podróżowali po innych krajach, no bo to nieekologiczne i wytwarza dużo CO2, ale elity tego świata, jak bankierzy, politycy, gwiazdy show biznesu i inne przydupasy systemu, którzy liżą, nie powiem co, i mają z tego tytułu profity, oni będą mogli podróżować, ale wy i ja nie, bo nie ekologiczne. Pewno YouTube wyjebie ten film na zbity ryj, jak tylko go opublikuje, ale powiem tak, ludzkość, wy, ja i wszyscy dookoła powinniśmy wiedzieć, co jest grane, a po prostu ja przez słowo 15-minutowe miasta zrozumiałem od razu wszystko. Ja nie muszę czytać o tym. Ale przeczytałem, że ta idea, chora idea narodziła się w latach 60., 70., 80., plus minus 10 lat. No. Polecam wam książkę George'a Orwella. Tak. No. Jest taka książka 1900, chyba 70, 80. I tam jest właśnie o powstaniu tego całego chorego systemu. No. Ale po prostu chcę o tym powiedzieć, jak ja to widzę i po prostu zachęcam, zmuszam was do walki z tym systemem, ale walczcie poprzez legalne protesty, legalne zgromadzenia, legalne ogólnie protesty, zalegalizowane. Nie róbcie nic głupiego, nie dajcie się sprowokować, bo im będzie chodziło, żeby właśnie podjudzić tłum, żeby tłum ogólnie właśnie zdestabilizować, żeby ludzie po prostu wyszli, zaczęli podpalać, demolować i wtedy oni będą mieli czystą kartę, żeby użyć wojska przeciwko wam, policji i tak dalej. Właśnie walka z takim systemem polega na tym, żeby aktywnie właśnie protestować, ale robić to w sposób tak jak właśnie w Chinach. Pięknie podziwiam Chińczyków, jak oni zaprotestowali, ale co się stało? W aplikacji im zmienili status zdrowych na chorych na COVID. I dziękuję bardzo, policja już miała zielone światło, żeby ich odjebać. No. Ale mądrze zrobili, bo tylko pokazywali białe kartki. Tak. Powiem wam tak, najlepsza forma protestu? Nie wywieszać, nie pokazywać żadnych transparentów. Dlaczego? Bo sztuczna inteligencja może wam przepierdolić napisy na waszych transparentach i zrobić z tych napisów rzeczy, które mogą być bardzo wygodne dla władzy, żeby was odjebać, a dla was mogą oznaczać 10-letnie więzienie albo obóz karny. No. Więc ja zachęcam was do walki z systemem, żebyście walczyli o wolność. Bo to jest nie tylko moja wolność, wasza wolność, ale wolność waszych dzieci i ich dzieci. A dlaczego? Bo jeżeli nikt nie powstrzyma tego chorego, psychopatycznego systemu, który się rodzi, a którym będzie zarządzać dziwnie sztuczna inteligencja, tak. A myślicie, że w budynku Parlamentu Europejskiego, to co tam kurwa niby siedzi? Tam jest superkomputer, w którym siedzisz super AI. Super SI, czyli Swarm Intelligence, inteligencja roju, rozproszona na inne budynki ogólnie Parlamentu Europejskiego i nie tylko, bo to jest system naczyń połączonych. No. A ten bunkier, który budują właśnie pod Brukselą, to będzie tam w tym bunkrze między innymi sobie siedziała właśnie ta sztuczna inteligencja, która będzie zabezpieczona w razie ataku nuklearnego czy coś tam, żeby jej się nic nie stało, ale żeby mogła zarządzać całym tym pierdolonym motłochem, który się nazywa ludzkością. No. I po prostu właśnie chciałem wam opowiedzieć, jak to z mojej strony wygląda. I powiem szczerze, mi się wydaje, że zajebiście się wywiązałem, ale to należy do waszej mańki. To wy ocenicie w komentarzach, czy wiarygodnie to powiedziałem, bo ja wam opowiedziałem, jak to widzę, jak według mnie to wygląda i co się będzie działo dalej. A dalej, no co? 2028,
zakaz palenia gazem 2030, zakaz palenia węglem, drzewem, peletem 2035. Dziękujemy, do widzenia. Nie posiadacie już samochodów spalinowych, hybrydowych, tylko elektryki. O, przepraszam. No, 2040, totalne zniewolenie. 2050, ludzkość już nie istnieje w formie, jaka była w latach 25-30. Bo będziemy totalnie zniewoleni, będziemy podporządkowani systemowi i każdy, który się wychyli i zacznie mówić o czymś głośno, będzie automatycznie odjebany albo zwijany z ulicy i będzie mu robiona lobotomia albo coś jeszcze gorszego. Bo powiem wam szczerze, bo pomysłów to oni mają od huk i jeszcze trochę. Więc powiem szczerze, albo zrywacie się i walczycie z tym chorym umysłowo systemem, albo dajecie się podporządkować i będziecie jak te lemingi zapierdalać ku przepaści w jedną stronę. Wybór należy do was. Albo idziecie za moim słowem i zaczynacie walczyć, albo się poddajecie i zamknięta sprawa nie ma. I koniec imprezy, jak to się mówi. Bo to jest po prostu, powiem wam szczerze, chore, żeby po prostu zrobić tak perfidny plan, który ma na celu to, żeby człowiek był podporządkowany, nie wychylał się, nic nie robił, tylko był tępym chujem, który będzie zapierdalał i nic się nie odzywał. Wiadomość do władców tego świata: nie uda wam się. Póki ja żyję na tym świecie, nie uda wam się. Póki żyję, będę starał się wam rozpierdolić ten cały wasz jebany cyrk. I gwarantuję, że użyję wszelkich środków, żeby to zrobić. Dosłownie wszelkich. Pozdrawiam serdecznie. Piorun Burza Elektryk. Naczelny inżynier w tej miejscowości. Celestynowie.